Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj będę chciał zrobić wstęp do Photoshopa, pokazać Wam kilka narzędzi, z jakich korzystam przy retuszu oraz omówić króciutko interfejs. W następnych odcinkach będę pokazywał techniki, z jakich korzystam przy obróbce zdjęć. Dlatego też warto byłoby pokazać Wam narzędzia podstawowe dla osób, które nie mają zielonego pojęcia o Photoshopie. Polecam również oglądanie poradników i tutoriali na YouTube. Jest tam naprawdę mnóstwo fajnych informacji, mnóstwo fajnych technik, które możecie podpatrzeć i, i warto sobie takie rzeczy oglądać, bo naprawdę to może nam rozwijać nasz warsztat. Dobrą nauką też jest zabawa w Photoshopie, czyli otworzenie zdjęcia i samemu bawienie się, sprawdzanie różnych opcji i możliwości, wybór różnych narzędzi, warstwy dopasowania. No i fajnie się patrzy i sprawdza tak naprawdę, w jaki sposób one działają, i dzięki temu możecie też się nauczyć wiele rzeczy. OK, teraz przejdźmy do Photoshopa. E, pokażę Wam tam podstawowe narzędzia, interfejs. Trochę opowiem o warstwach, warstwach dopasowania e, i myślę, że będą to solidne podstawy do tego, w jaki sposób później e, będziecie mogli je wykorzystywać przy retuszu, przy różnych technikach. OK, zacznijmy od początku. Po otworzeniu zdjęcia, e, pokazuje nam się trzy zdjęcie na samym środku. E, u góry mamy. Cały nasz pasek zadań. Tutaj mamy pasek ze wszystkimi naszymi narzędziami z lewej strony. Z prawej strony mamy przeróżne e, panele, które możemy sobie dodawać, mm, usuwać, które to w zależności czy, czy, czy ich potrzebujemy, czy nie. Tutaj mamy warstwy. No i do tych warstw również narzędzia, tak naprawdę to będzie najważniejsze. E, w tym, tutaj miejscu, co widzicie, u góry. Jeżeli wymierzymy jakieś narzędzie, będziemy mieli dodatkowe opcje. Tu jest często dużo ważnych rzeczy, ale to opowiem za chwilkę. Ok, zacznijmy więc. Od bodajże tej wersji tegorocznej 2018 w CC w Photoshopie pojawiły się takie podpowiedzi. W zasadzie takie małe tutoriale, jeżeli nakierujecie na narzędzie, jest pokazane i opisane co ono wykonuje. To jest bardzo fajna rzecz dla początkujących. Możecie to bodajże wyłączyć, jeżeli nie chcecie, żeby się to się pojawiało później. W większości narzędzi, jak przytrzymamy dłużej, pojawiają nam się dwie opcje. Czyli często pod jednym przyciskiem mamy dwa różne narzędzia. Zacznijmy od samej góry. Pokażę Wam z których korzystamy. To jest Move Tool, czyli jakby podstawowe narzędzie, w którym zaznaczamy. Możemy przesuwać nasze zdjęcie, jak klikniemy i przesuniemy. Dalej mamy narzędzie selekcji. Tutaj mamy kilka różnych opcji. Czy to ma być prostokąt, kółko, i możemy zaznaczać nasz kawałek zdjęcia. Jeżeli zaznaczymy taki element, w tym momencie możemy wykonywać na tym elemencie tylko zaznaczonym różnego typu opcje. Przykładowo. Bierzemy sobie pędzel i teraz, jeżeli będziemy malować, zobaczcie, że tutaj nie malujemy, malujemy tylko w tym zaznaczonym obiekcie. Więc selekcja tak naprawdę służy do bardzo wielu rzeczy, jeżeli chcemy coś wyciąć, zaznaczyć. To jest bardzo proste tutaj narzędzie: mamy jedynie kółka, prostokąty. Przechodząc dalej. Mamy już też narzędzia lasso, e, magnetyczne lasso, czyli tu już możemy sobie zaznaczać jak chcemy jakiś tam obiekt e, i również możemy e, na przykład zamalowywać, albo też przesuwać. Możemy wyciąć ten kawałek. Teraz już wycięliśmy Ctrl-C, Ctrl-V i mamy na przykład tylko ten kawałek wycięty. Do bardzo wielu rzeczy to zaznaczanie nam może być potrzebne. Um, dalej, mamy quick selection i tak zwaną różdżkę, czyli tu mamy szybkie zaznaczanie, i różdżkę. E, to pozwala nam również w trochę inny sposób zaznaczać zdjęcia, czyli wybierając szybkie zaznaczenie, on stara się wybierać jakby e, obiekt po, po kolorze, konturach, e, który jest tak naprawdę podobny i które byśmy chcieli zaznaczyć. Oczywiście nie działa to idealnie. Natomiast często do wielu rzeczy, no spójrzcie na przykład tutaj, chcę szybko zaznaczyć tą chustę. Z altem, jak klikamy to narzędzie, to odznaczamy to, co nam zaznaczyło. Natomiast normalnie, malując, zaznaczamy te obiekty, które chcemy. Tutaj z altem i mamy na przykład zaznaczoną powiedzmy szybko chustę. I możemy również z tą chustą robić różne rzeczy. Możemy ją kolorować, wycinać i tak dalej. Więc to narzędzie całkiem fajnie działa do prostych, szybkich zaznaczeń. Mamy oczywiście narzędzie różdżkę, która zaznacza nam obiekty o podobnym kolorze. Możemy sobie wybierać tutaj tolerancję, czyli jeżeli zaznaczymy, o, zaznaczyliśmy teraz dużą tolerancję, więc on wybrał trochę kolory o podobnych tam odcieniach, o podobnym kontraście i tak dalej, jasności. No i trzeba to dobierać, to jest bardzo niedokładne narzędzie, praktycznie w ogóle z tego nie korzystam, chyba, że są jednolite kolory. Wtedy można się tym pobawić, natomiast ogólnie tego nie polecam. Ja używam tak naprawdę zaznaczania albo pędzlem, albo za pomocą yy, ścieżek. Tutaj no, mamy narzędzie Crop ze skrótem C. Yy, bardzo ważne. Dzięki temu narzędziu możecie Wasze zdjęcie kadrować. Zobaczcie, jeżeli weźmiecie, normalnie zaznaczycie na rogu, to sobie możecie pach, wykadrować zdjęcie, macie klikać Enter i zdjęcie jest wykadrowane. Natomiast Najczęściej chcemy, żeby zachować te proporcje naszego zdjęcia, więc bierzemy, łapiemy z shiftem. W tym momencie ona jest proporcjonalnie zmniejszana, albo powiększane. I możemy teraz sobie wykadrować, zachowujemy proporcje i mamy teraz zmniejszone zdjęcie. Więc zapamiętajcie sobie, to jest C na klawiaturze albo tutaj. Z pozostałych narzędzi nie korzystam, to jest do cięcia i tak dalej, to się nadaje. Fajnie do internetu, ale nie ma sensu. Tutaj mamy kilka jakichś ciekawych narzędzi. Przede wszystkim mamy kroplomierz czyli, jakby zaznaczamy nasz kolor. Tutaj widzimy ten kolor. Widzimy, jakie ma wartości. To się też przydaje, jeżeli sobie zmienimy tutaj na cmyka i przygotowujemy do druku nasze zdjęcie załóżmy i wymaga to pracy w cmyku, widzimy dokładne wartości naszego cmyka i później możemy dużo zmieniać możemy usuwać pewne kolory tutaj wtedy mamy wartości warto sobie też tutaj wybrać zwiększyć jakby punkt z jakiego jest pobierana ta próbka warto sobie na przykład wziąć 5 na 5 i on teraz bierze jakby z 5 pikseli Dookoła, czyli jakby uśrednie, jeżeli weźmiemy to, mamy z 5 pikseli dookoła. Natomiast, jeżeli wybierzemy to, on bierze idealnie jeden punkt, w którym klikniemy. Natomiast warto sobie ustawić większy, żebyśmy mieli uśrednioną, uśredniony ten kolor z jakiegoś tam małego obszaru. Tu mamy kroplomierz, to są jakieś miarki, notatki i tak dalej. Z tego nie korzystam. Teraz następne narzędzie, które jest bardzo ważne. To są różnego typu, też nie będę ich omawiał, bo, bo nie ma sensu yy, wszystkich. Natomiast przede wszystkim Healing Brush Tool. Yy, czyli mamy narzędzie, jedno z podstawowych, yy, z podstawowych narzędzi, które yy, jest do yy, retuszu. Yy, ono polega na tym, że możemy czyścić szybciutko wszystkie nasze niedoskonałości. Ona ma również swoje wady, ale ja z niego korzystam do usuwania największych niedoskonałości na cerze i działa ona naprawdę świetnie. Już pokażę. Nie jest to spot Healing Brush Tool, tylko Healing Brush Tool. Teraz tak. Jeżeli mamy ustawione... Nasz pędzel. Ja akurat mam taki, bo mi wygodniej pewne rzeczy obrabiać. Załóżmy, że macie okrągły. Tak jak będzie to na początku. Wciskając ALT w jakimś punkcie, na przykład tutaj, albo inaczej pokażę tutaj na oku. To teraz, tutaj, malując, pojawia nam się nasze oko. Jest pobierane z tego miejsca próbka i jest domalowywana tutaj. I dlatego, chcąc na przykład usunąć jakiś tam element stąd, bierzemy, malujemy tutaj, jest zamalowany, pobieramy stąd, zamalowujemy tutaj. Jest tu funkcja aligned. To polega na tym, że mając Alt, załóżmy, wezmę znów na oko, namalowałem sobie, przechodząc wyżej. Widzicie, że jest to same przesunięcie, ale maluje mi ten krzyżyk, czyli źródło jest już na czole. Przejdę tutaj, jest już tutaj z policzka. Natomiast, jeżeli odznaczę aligned, wybiorę oko, maluję tutaj oko. Przechodzę teraz tu i nadal źródłem jest to oko, czyli zachowuję punkt, w którym kliknęliśmy cały czas. Tutaj tak samo. Ja mam włączony Align. Tyż yy, korzystam zawsze z różnych punktów, chcąc tutaj, zamalowuję, klikam jeszcze raz z altem, zamalowuję i tak dalej, i tak dalej. To jest podstawowe narzędzie. Oczywiście to omówię później, ale warto, żebyście je znali. Yy. Następnym narzędziem jest brush. Również z tego będziemy bardzo często korzystać, ponieważ choćby przy maskach yy, dzięki niemu w zasadzie, no, to jest zwykły pędzel, możemy malować, zamalowywać. Normalnie zamalowujemy, malujemy sobie. Zwiększając, zmniejszając nawiasami kwadratowymi możemy zmniejszać i zmniejszać, zwiększać nasz pędzel szybko na klawiaturze, i wszystko możemy sobie mazać. On się nam przyda do bardzo wielu rzeczy, więc to jest skrót B. Następnie mamy następną rzecz, czyli klonowanie. Tak jak narzędzie Feeling Brush Tool. To narzędzie starało się w pewien sposób dopasowywać nasze miejsce, które zamalowujemy, żeby zgadzało się z obiektem z pikselami obok. On bardzo ładnie sobie radzi, bardzo ładnie wtapia, tak żeby wszystko, cała struktura była jakby zachowana. Natomiast stempel kopiuje bezpośrednio piksele z jednego miejsca na drugie. Czyli biorąc to mamy idealną e, kopię. Ok, pokażę. Weźmiemy sobie, klikniemy tutaj. I zamolowując, on kopiuje nam idealnie e, to samo. Z tego miejsca w to miejsce e, docelowe. To nam się również bardzo często e, przydaje. Do, do, do. No, do, do tak naprawdę wielu rzeczy, jeżeli nie chcemy coś rozmozywać, jeżeli chcemy jakiś obiekt idealnie przynosić, możemy tak naprawdę bardzo dokładnie robić ten retusz. I to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie i bardzo często również z tego będziecie korzystać. Healing Brush Tool znowu zrobiłby coś takiego. Widzicie, on się stara tutaj dobrać do tego tła, nałożyć, wymieszać. Jest zupełnie inny efekt. Teraz kliknąłem. S, czyli stempel i on nam kopiuje idealnie to samo. Więc tym narzędzia działają zupełnie inaczej, ale obydwa należy znać. Z reszty tak naprawdę tutaj nie korzystam. Tu mamy gumkę, tu pędzę historii, tu mamy gradient. W niektórych tutorialach możecie znaleźć bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Przykładowo przy krajobrazach i tak dalej nakładać różne gradienty na niebo, i w ogóle tutaj możecie, kliknając u góry, zmieniać sobie te gradienty i edytować. Również warto się tym pobawić. Tutaj mamy Blur, docent Burn. Z tych narzędzi również w zasadzie nie korzystam. Z DoChant Burn. To opowiem, że jak będę omawiał akurat do John Berna, często jest używany on zamiast używania pędzla czarno-białego, natomiast ja używam pędzla czarno-białego, ale to będzie później. Tutaj mamy następne narzędzie, z którego bardzo często korzystam, pentul, czyli tworzymy ścieżkę. Również możemy tworzyć zaznaczenie z tej ścieżki. To jest ścieżka wektorowa. Ona jest bardzo dokładna, ją możemy później edytować sobie. Możemy powiększać, pomniejszać. Możemy sobie e, wyginać w różny sposób. Polecam również e, przeglądać tutoriale e, o ścieżkach i tak dalej. Nie będę tego teraz tu wszystkiego omawiał, bo to nie ma sensu. Ja z tego narzędzia korzystam często podczas wycinania, jeżeli e, chcę powiedzmy, zachować tą maskę wektorową, e, mieć dużą kontrolę i możecie się bawić w wycinanie. Powięcinacie obiekt, potem następnie, ok, pokażę może szybko. Wycinacie ten obiekt, jak tu dwa razy klikniecie, klikniecie, to pojawia wam się wycięty obiekt. I tu macie maskę wektorową, którą możecie później bardzo łatwo edytować, dodawać punkty, usuwać punkty itd. i tak dalej. To jest naprawdę fajne narzędzie. Na samym końcu również macie możliwość stworzenia obiektów takich jak kwadraty, kółka, jakieś linie. Pokażę prostokąt. Na przykład malujemy prostokąt. I teraz tak, mamy tu wybór kilku opcji u góry. To jest ważne. Bierzemy, wybieramy prostokąt. Jeżeli mamy piksele, namalowaliśmy po prostu. Yy, Obiekt, który jest już na naszym zdjęciu, i on jest pofarbowany na kolor, który wybieramy tutaj. Tutaj wybieramy sobie kolor w tym miejscu. Możemy sobie wybierać kolor czerwony. Teraz namaluję i mam czerwony. Jeżeli wy wybierzecie PAF, możecie malować ścieżkę. Jest to ścieżka. Tą ścieżkę też możecie później edytować. Macie ją tutaj zapisaną. Możecie sobie ją zapisać na stałe. Dwa razy klikniecie. OK, to na już jest jakby zapamiętana u Was. Jak wyjdziecie, klikniecie na nią, ona jest zapisana. I wtedy możecie również robić z tego e, zaznaczenia, możecie robić z tego maski. Macie później również wybór, w jaki sposób możecie z tego korzystać. Oprócz pikseli ścieżki, macie również shape'a. Tu macie troszkę więcej opcji, wybierając shape'a. Tworzy nam się nowa warstwa. Tutaj są warstwy. I możecie nadawać jej kolor. Możecie nadawać jej Wasz obrys. Również zwiększać albo zmniejszać ten obrys. Czy ma być duży, czy mały Wasz stroke? Jaki ma mieć kolor. Jaka ma być Wasza obwódka. Czy ma być zaokrąglona, czy nie zaokrąglona. Mam dużo różnych opcji. I shape później też Shape jest jako wektor i możecie go również zmieniać. Ten shape i macie później obiekt, który, który dalej możecie edytować. Jest to fajne narzędzie. Macie tutaj jeszcze Rotate View Tool. To jest dosyć fajne, zwłaszcza jak się maluje piórkiem. Możecie obracać wasze zdjęcie. Jak retuszujecie, coś wolicie z góry na dół, przesuwacie sobie, obracacie i możecie edytować sobie wszystko w ten sposób. Tutaj będzie Reset View. Tutaj macie Zooma. czyli możecie sobie powiększać, pomniejszać. Ja korzystam ze skrótu Control i Spacja. Możecie sobie przybliżać, pomniejszać. Tu się oczywiście znajdują nasze kolory, z których korzystamy, czyli weźmiemy pędzel, malujemy na czerwono, chcemy zmienić, zmieniamy nasz kolor na jakiś zielony, malujemy na zielono. Tu możecie się przełączać między dwoma kolorami. Żeby je zresetować, klikacie tutaj, czyli D, X możecie się między nimi przełączać. Przejdźmy teraz tutaj. Tu macie różne opcje. Klikając w window, możecie sobie ustawić przeróżne panele, które będziecie chcieli mieć widoczne, które będziecie mogli sobie, mogli sobie tutaj ustawić. Ja tak naprawdę korzystam z kilku, przede wszystkim tutaj z kolorów. No i warstwy, tak naprawdę warstwy, również jeżeli chodzi o teksty. Panel, możecie tutaj mieć, a propos ustawień waszych pędzli. Tu ustawień piórka, jeżeli korzystacie z tabletu. No i akcje jakieś, które możecie sobie albo ściągnąć, albo samemu stworzyć. Tutaj mamy praktycznie najważniejszy panel, czyli warstwy. Photoshop pracuje na warstwach. Tutaj mamy naszą warstwę ze zdjęciem. Warstwy polegają na tym. Tutaj klikając w tym miejscu pojawia nam się nowa warstwa. To samo możemy zrobić klikając u góry. Layer, New, New Layer. Albo Ctrl-Shift-N. Jeżeli mamy nową warstwę, już wam pokażę o co chodzi. Załóżmy, wybraliśmy narzędzie, pędzel, malujemy. Teraz pomalowaliśmy oryginalne nasze zdjęcie. Jeżeli przesuwamy to zdjęcie, widzicie, to jest namalowane już na stałe na naszym zdjęciu. Więc malujemy jakby po tej warstwie. Jeżeli chcemy, żeby ona była osobno, to co namalujemy, tworzymy tą nową warstwę. I teraz malując Malowaliśmy, możecie sobie zobaczyć, na osobnej warstwie. Teraz ten element możemy przenosić. Możemy go wyłączyć. Nasze zdjęcie jest niezależne. Widzicie, to jest jakby na samej górze. Możemy oczywiście wziąć, przesuwać warstwę. Teraz ona jest pod spodem. Nie widać, bo nasze zdjęcie zasłania. Jak przesuniemy, widzimy, że ono jest pod spodem. Tu mamy u góry i teraz ten element mamy nad. Naszym zdjęciem możemy różne rzeczy z nim robić. To jest yy, ważna bardzo rzecz, ponieważ powinniśmy robić zawsze w taki sposób, aby nie, yy, nie wprowadzać stałych zmian do naszego zdjęcia, tylko starać się robić to na warstwach. Następną rzeczą, yy, która będzie omawiana też już w, przy konkretnych przypadkach, mamy tutaj yy, sposoby. Jakby mieszania naszych warstw, czyli jedną z drugą. Wyobraźmy sobie, że teraz pomalujemy sobie, a weźmiemy coś tutaj i wziąłem pędzel, maluję sobie coś pod okiem, załóżmy takiego, i teraz warto się tym samym w domu poławiać. Zmieniając sposób mieszania warstw, możemy uzyska uzyskać przeróżne efekty. Spójrzmy, mamy normal przechodzimy, teraz zmienia nam się e, możecie sobie strzałkami jeżeli tu zaznaczycie strzałkami możecie sobie schodzić w dół I zobaczcie jak się zmienia nasze zdjęcie w jaki sposób ten element czyli zwykłe po prostu maźnięcie pędzlem e, zmienia nam e, sposób działania w ogóle tej warstwy czyli mieliśmy tu pełny kolor tutaj mamy na przykład Multiply bardzo często stosowany warto się tym pobawić i zobaczyć w jaki sposób to oddziaływuje na nasze zdjęcia tu widzicie nawet, tak naprawdę możecie zrobić lekki, e, lekki cień pod oczami, jeżeli chcecie sobie e, kolorować. E, następną ważną rzeczą jest jeszcze, jeżeli przyjdziemy, mamy warstwę, mamy nasz pędzel. Możecie tutaj zmniejszać opacity, czyli widzicie, namalowałem i jest zamalowane w 100%. Jeżeli zmniejszę opacity, czyli krycie na 50%, czyli jest 50% prześwituje możecie również to wykonać w tym miejscu ale to wtedy oddziałuje na całą warstwę nie na pędzel, który malujecie ale jeżeli sobie namalowałem 50% zmniejszę teraz teraz mam jeszcze mniej przykładowo namaluję sobie teraz z pędzlem 100% zmniejszymy tutaj na załóżmy 50% tam parę i tutaj mam już 50% tu będę miał jeszcze mniej. Możecie sobie już jak, jak kto woli e, to regulować. Następne elementy są tutaj i są to w zasadzie jedne z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o retusz. E, znajdują się tutaj e, Wasze narzędzia. Jeżeli mamy zaznaczone zdjęcie, możemy z tych, co tutaj są narzędzia, korzystać również inny sposób, który jest niepolecany, jest on zły. Ponieważ klikając u góry na Image Adjustments mamy te same narzędzia, mamy kilka więcej, ale wszystkie te podstawowe mamy tutaj. I teraz klikając, załóżmy na Brightness Contrast, zwiększamy sobie na przykład jasność naszego zdjęcia, kontrast, klikamy, załóżmy OK, i widzicie. To wpłynęło na nasze zdjęcie i jest zapisane na warstwie ze zdjęciem. Nie mamy teraz oryginalnego zdjęcia, nie wiemy jakie ono było, nie możemy, oczywiście możemy cofnąć naszą zmianę, ale nie możemy bezpośrednio klikać i wyłączać jakby tej zmiany. Dlatego nie powinniśmy korzystać z tego miejsca, z tych wszystkich narzędzi, a korzystać z tego tutaj na samym dole, ponieważ on tworzy nam osobną warstwę. Klikając to samo brightness contrast, widzimy, że pojawiła nam się tutaj osobna warstwa, którą później będziemy mogli włączyć i wyłączyć. W okienku wyżej pojawiło nam się to samo co mieliśmy wcześniej, czyli możemy sobie również suwać, robić zmiany jakiekolwiek, zmieniliśmy załóżmy w taki sposób i Klikając, możemy wyłączać i włączać, i to jest najważniejsze. Tam z, dokonaliśmy zmiany na stałe w naszym zdjęciu. Tutaj jest ono na warstwie i możemy to włączać i wyłączać. Możemy zresztą bardzo wiele rzeczy teraz z tym robić, ponieważ możemy zmniejszyć opacity, czyli jakby działanie w ten sposób tego narzędzia. Oraz tutaj pojawia się nam maska ją. Ona się pojawia oczywiście przy tworzeniu narzędzia, ale pokażę Wam teraz o co chodzi z maskami. E, tutaj klikając, pojawia nam się maska. Jest to maska rastrowa. Mamy nasz załóżmy efekt. Wybieramy pędzel i teraz tak. Po tej masce możemy malować albo czarnym, albo białym. Jeżeli jest ona biała, w tym momencie ta warstwa działa na całe nasze zdjęcie. Jeżeli pomaluję, na czarno, to w tym momencie widzicie, jakby się nam odkrywało to, co jest pod spodem, czyli w tym miejscu, gdzie jest czarne, tutaj widzicie, kliknę z Altem. W tym miejscu, gdzie jest czarne, nie będzie nasza działała warstwa, czyli nasze tutaj rozjaśnienie, zmniejszanie kontrastu. Maski to jest również jedna z najważniejszych rzeczy w Photoshopie. I teraz malując na czarno, pozbywam się. Działania tej warstwy. To są te warstwy dopasowania. Brightness Contrast pokazałem, więc tu możecie zwiększyć kontrast, zwiększyć jasność lub zmniejszyć. Macie levels, czyli poziomy, również bardzo ważne narzędzie, dzięki nim możecie tak naprawdę zmieniać kontrast też naszego zdjęcia. To, co robiliśmy wcześniej, tylko bardziej dokładnie. Tu mamy histogram u góry, widzicie, jak się zmienia usuwając z prawej strony wpływamy jakby na jasność naszego zdjęcia. Z lewej strony mamy yy, nasze cienie. W środku mamy wszystkie półcienie. Tutaj niżej przesuwając widzimy jak się zmienia. Tak naprawdę zwężamy cały histogram przyciemniając całe nasze zdjęcie albo rozjaśniając całe nasze zdjęcie. Ja z tego nie korzystam. Yy. Jedynie jeżeli korzystam z tego narzędzia, to właśnie próbując rozjaśnić, przyciemnić, nadać kontrastu. Dalej mamy krzywe. O krzywych tak naprawdę są całe książki. Można z nimi robić mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo rzeczy. Możemy zwiększać kontrast. No, naprawdę jest mnóstwo zastosowań co do używania krzywych. To również w różnych tutorialach będziecie mogli znaleźć, w jaki sposób to się stosuje i do czego. Możecie na każdym kanale, na czerwonym, na, 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 na zielonym wprowadzać te zmiany. To, to również polecam sobie zgłębić temat krzywych. Z ekspozycji tutaj nie korzystam. Vibrance jest to bardzo fajne narzędzie. Zresztą te narzędzia omawiałem, Vibrance i Saturation przy wywoływaniu w Lightroomie, czyli Zwiększając vibrance, zwiększamy nasycenie tylko najmniej nasyconych elementów, a saturacja zwiększa nam nasycenie całego zdjęcia. To polecam również używać w Lightroomie albo w innych wywoływarkach. Color balance. To też jest ważne narzędzie, ponieważ możemy zmieniać cały odcień naszego zdjęcia, albo oczywiście tylko elementów, jeżeli sobie je przymaskujemy. Tutaj. Albo zabieramy czerwony i zwiększamy cyjan, czyli w elementach jakby czerwonych pojawia nam się więcej cyjanu, albo w elementach cyjanowych zwiększamy naszą czerwień, czyli na przykład tutaj widzimy um, zwiększa nam się czerwień. I tak w, również w pozostałych kanałach, czyli z zieleni przechodzimy w magentę i odwrotnie. Warto się tym pobawić. Um, to jest naprawdę bardzo użyteczne narzędzie. Które też się nam przydaje do przykładowo zmiany odcieniu skóry i tak Black and white, czyli czernibiel. Nie trzeba tutaj za dużo mówić. Również się pobawicie suwaczkami. Zobaczycie, wpływacie na jakby jasność danych kolorów. W jaki sposób zdjęcie czarno-białe ma wyglądać. Również warto się tym pobawić. Możecie jeszcze pokażę tutaj nadać tintę, czyli sobie zrobić jakiś tam. Zafarb, chcecie sobie zrobić jakieś sypiowe zdjęcie, trochę i tak dalej, możecie zrobić to spokojnie tutaj w Photoshopie. Yy, dalej mamy filtry, z tego również nie korzystam. Możecie sobie nadać jakiś ciepły filtr, zresztą nie tylko yy, jakiś zimny i oziębiać zdjęcie, nadawać trochę klimat, jeżeli chcecie, to możecie w ten sposób robić. Dalej, mamy channel mixer. Tego narzędzia w zasadzie nie używam, jeżeli pracuję w RGB, To narzędzie jest świetne do pracy w nocmyku. Mam również tutaj trzy kanały i w tych kanałach możemy zdejmować czerwienie. Wtedy zdjęcie robi nam się bardziej cyjanowe. Możemy sobie zdejmować zielenie, dodawać do zieleni na przykład czerwonego albo niebieskiego to narzędzie bardzo dobrze intuicyjnie działa w cmyku natomiast w RGB ja z niego nie korzystam color lookup to w ogóle pomijam invert z tych rzeczy też nie korzystam jedynie selective color no i gradient map też w niektórych tutorialach możecie znaleźć ciekawe rzeczy z gradient mapem natomiast selective color wam pokażę to jest również narzędzie dzięki którym możecie zmieniać na przykład odcień waszej skóry wybieram na przykład jakie kolory chcemy zmienić wybieramy załóżmy czerwienie i teraz możemy zdjąć magentę z czerwieni. A że czerwony występuje na przykład w tej huście, to zdejmując magentę, pozbywamy się tego koloru. Na przykład, wybierając żółty, który też jest dosyć duży żółtego na cerze, możemy się teraz jego pozbyć żółtego albo zwiększyć. Widzicie, jak zmienia nam się. Teraz się pozbyliśmy na przykład żółtego. Jest bardziej skóra magentowa, teraz zwiększamy. Możemy się pozbyć magenty, widzicie, jak się zmieniają, jak fajnie widać na oczach, tak? Polecam korzystać z tego narzędzia. Na samym końcu mamy tutaj efekty. Tak naprawdę z tych efektów przy retuszu nie korzystamy w ogóle. E, jedynie jeżeli tworzymy, załóżmy, weźmiemy napis. Tutaj mamy, właśnie pominąłem, tutaj mamy narzędzie do napisów. Klikniemy, napiszemy, załóżmy, Kasia... Powiększymy sobie. I teraz, nadając te efekty, to większość osób, które dostaje Photoshopa, zaczyna się bawić w ten sposób i tworzy nagle piękne napisy. <gry> Oczywiście przynośnie piękne, nadając. O, pach, wystarczy nawet dużo nie robić. Pojawiamy, jak klikniemy efekty, to możemy wtedy wybrać wszystkie, które są tutaj po kliknięciu. Mamy nagle emboss, możemy dorzucić cień, w ogóle. Możecie pokolorować na kolor, jaki chcecie. Pach, pach. I macie piękny napis tutaj. I bardzo dużo osób tego nadużywa, bawi się tym. Natomiast nie zawsze wygląda to fajnie, trzeba robić to naprawdę ze smakiem. Na sam koniec przyglądniemy całe górne menu. Mamy tutaj również zapisywanie. Możemy korzystać z pewnych rzeczy. Takich jak automatycznie na przykład łączenie zdjęć, tworzenie HDR-ów itd. Możecie również o tym oglądać przeróżne tutoriale. W Edit, tak naprawdę, mamy tutaj takie rzeczy, jak przede wszystkim preferencje, wszystkie, które możecie ustawiać, nasze opcje możecie sobie ręcznie jeżeli ktoś nie zna skrótów Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V czyli wsta wycinać, wstawiać dane zdjęcia itd. Mamy również Color Settings, to co pokazywałem już zresztą na innym filmiku, możecie konwertować do danego profilu, możecie osadzać profil, na przykład jeżeli chcecie sRGB a RGB i tak wybierać sobie. W image, również to było w filmiku, image size. Tutaj możecie właśnie zmieniać rozmiar waszego obrazu. Możecie również zmieniać e, wasze PPI, jeżeli przygotowujecie do druku. Jeżeli nie przygotowujecie, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ, e, jak widzicie, rozmiar obrazu wam się nie zmienia, chyba że e, będziecie to zdjęcie jakby interpolować, zmieniać rozmiar, no to wtedy. E, Wtedy ma to znaczenie. Klikniecie sobie piksele i możecie tutaj zmieniać, oczywiście, rozmiar waszego zdjęcia. O, choćby pod Facebooka 2048, ale to omawiałam już w innym, w innym filmiku. Canvas Size. Tutaj możecie ustawić, ile wasze pole robocze ma wynosić dokładnie w milimetrach. Załóżmy, chcę 100 na 100. Klikam OK i mam 100 na 100. W Layer możecie robić praktycznie wszystkie rzeczy, które. Były tworzone tutaj. Ważną rzeczą jeszcze jest, jak zaznaczymy dwie, na przykład, warstwy z Shiftem, jedną i drugą. Możecie kliknąć tu i tworzycie grupę sobie. Możecie później te warstwy z tej grupy wyrzucić. Na przykład, macie teraz osobną grupę, osobno drugą warstwą, możecie ją wrzucić tu z powrotem. Grupowanie jest, jest naprawdę fajną rzeczą i wygodną i możecie to samo robić z, z tutaj z menu layers. Ja praktycznie z tego w ogóle nie korzystam. Większość tych skrótów znam na pamięć. Warto też się pewnych podstawowych nauczyć. Type. Tutaj możecie tworzyć wasze teksty, ale to akurat przy obróbce nie jest ważne. Select. Możecie tutaj również zaznaczać, korzystać z zaznaczenia, jeżeli je zrobicie. To, co mieliśmy, to, co Wam pokazywałem wcześniej, przykładowo zaznaczyliśmy sobie to. Tutaj również macie opcje, które tak naprawdę y, można obsługiwać w większości skrótami. Jedną z ważniejszych, z których możecie korzystać, to jest to np. przykład expand i Contract, jeżeli chcecie powiększyć Expand. o załóżmy 5 pikseli, wasze zaznaczenie, albo kontrakt, y, czyli zmniejszyć. Tutaj mamy filtry. To jest dosyć ważna rzecz, ponieważ tego nie mamy w innym miejscu. Tutaj mamy blury przeróżne na przykład, również warto się pobawić tymi filtrami, które nam daje Photoshop. Tutaj mamy kamera Raw Filter, czyli możemy korzystać jakby z filtra Camera Raw, to jest dosyć nowa, fajna rzecz, klikając w to na zdjęciu. Nie jest oczywiście teraz to, nie jest RAWem, ale mamy jakby te same funkcje, opcje do korzystania co przy wywoływaniu RAWów. Jest to fajne narzędzie, i jeżeli ktoś dobrze się zna w Camera Raw albo w Lightroomie, to może sobie korzystać z tego, będzie to dla niego bardziej intuicyjne. Mamy tutaj Blury i przydadzą one się również przy niektórych technikach, które stosujemy przy obróbce czy retuszu. Mamy tutaj oczywiście wyostrzanie, sharpen, ja korzystam ze smart sharpen, zresztą mówiłem też o wyostrzaniu zdjęć w jednym z poprzednich filmików. Warto się tutaj pobawić, nie ma co za dużo opowiadać, choćby liquify. Też narzędzie, które często jest używane, czyli możemy teraz się pobawić z mieszaniem, zwiększaniem oczu od niektórych wersji, natomiast możemy sobie tym narzędziem odchudzać, yy, pogrubiać nasze modelki. Ja osobiście nie lubię tego robić, naprawdę nie lubię, nie lubię się tym zajmować, no ale często klient sobie życzy niestety troszkę odjąć kilogramów i możecie też się pobawić tym narzędziem. Macie tutaj kilka opcji, yy, w jaki sposób możecie korzystać i, i możecie się pobawić. Zobaczyć, w jaki sposób to działa, też nie będę tego omawiał. I w zasadzie to byłoby na tyle. Tutaj macie 3D, tym się zupełnie nie zajmujemy. View to też również dla Was nie będzie miało większego znaczenia. Możecie sobie jedynie robić dokładne linie pomocnicze, jeżeli chcecie. Tutaj klikacie New Guide i tworzycie dokładnie albo poziomą, albo pionową linię pomocniczą i to by było w zasadzie na tyle można o tym mówić bardzo długo ja postarałem się króciutko pokazać te podstawowe rzeczy, z których będziemy korzystali więc tutaj mamy narzędzia weźcie, pobawcie się nimi, zobaczcie w jaki sposób działają, nie, nie zepsujecie z menu korzystam coraz rzadziej, ponieważ w większości znam te skróty jedynie image gdzie ustawiam sobie image size, czyli całe rozmiary, yy, filtry, musimy mieć oczywiście zaznaczoną warstwę, filtry korzystam tutaj z filtrów i cała robota tak naprawdę odbywa się tutaj na warstwach tworząc nowe warstwy, malując pędzlem yy, bawiąc się maskami, yy, maskując pewne elementy, pewne nie yy, i korzystać należy z warstw do pasowania z tego miejsca i tak naprawdę to są jedne z podstawowych elementów. I więcej nie potrzeba do obróbki. Wiele z zawodowych retuszerów coraz częściej zaczyna korzystać tylko z podstawowych narzędzi. I w zupełności one im wystarczają. I to by było na tyle. Nie ma co więcej tutaj opowiadać. To wszystko wyjdzie później w praniu oczywiście, przy pokazywaniu różnych metod. Natomiast w na Photoshop jest to ogromny kombajn, możecie zrobić naprawdę tam mnóstwo rzeczy, praktycznie wszystko ze zdjęciami czy z grafiką i, i, i warto się tym pobawić, jeżeli Was interesuje jakaś konkretna rzecz, jakieś konkretne funkcje, warto sobie wpisać w YouTube i spokojnie sobie pooglądać tutoriala na jakiś dany temat. Możecie sobie też poczytać, również polecam książki dotyczące Photoshopa i dotyczące poszczególnych funkcji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące Photoshopa, dotyczące jego funkcji czy opcji śmiało piszcie do mnie, postaram się Wam odpowiedzieć. A ja polecam do subskrypcji mojego kanału, do kliknięcia łapki w górę i dzwoneczka, jeżeli chcecie być poinformowani o wszystkich nowościach na bieżąco. No i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.